Jest już gwizdek Karoliny Bojar-Stefańskiej. Zaczynamy i od razu pierwszy strzał Kasi Styczysz, którą do tej pory oglądaliśmy na ławce trenerskiej. Ona dzisiaj w roli zawodniczki. No i od początku chce nam pokazać się z jak najlepszej strony, ale teraz przenosimy się w pobliże bramki Interu Ladies. Natomiast nie wiem, czy wchodzenie w dribbling w tym momencie w pierwszej akcji jest dobrym pomysłem na rozwiązywanie kłopotów boiskowych. Bardzo duża nerwowość. Jest! Tutaj po raz kolejny jest gol! To, co mówiłem, to, na co zwracam ciągle uwagę. No nie należy wchodzić w dribbling, jeżeli jesteś ustawiona jako ostatnia obrończyni. I Ola Pastuszko, ta zawodniczka z numerem 10, zdobywa swojego pierwszego gola. A Ola Pastuszko, no, miała ogromne problemy zdrowotne, jak sama mówiła. Uwaga, drodzy państwo, przeszła 3 operacje serca. Miała o 5 cm krótszą lewą nogę. To jest coś nieprawdopodobnego, że ta dziewczyna gra w piłkę dzisiaj na takim poziomie. I jaką ta piłka jej sprawia przyjemność. Gramy, dziewczyny, gramy! Spokojnie! Stay again, again. Jeszcze raz, powtórzcie to. Ależ tutaj dobre zachowanie zając prowadzenie piłki. Bardzo dobra kontrola, szczególnie nad piłką. To jest trudny element piłkarski. Jest Ostrowska. Idź sama! Nie, ona podaje. Xiomara, uderzenie na bramkę. No bardzo altruistycznie w tym momencie kapitanka Dominika Ostrowska się zachowała, a mogła wejść w dribbling, mogła sama. Wydaje mi się, że te braki językowe, trudności z komunikacją nie mają absolutnie żadnego znaczenia, kiedy tutaj przemawia język piłki. Fantastyczne uderzenie. No. Krystian Patyk! Do niej ktoś, do niej Patyk! A tutaj Ola Pastuszko po raz kolejny pokazała tę swoją lewą nogę, tą technikę. Żółta kartka. Fenomenalny był to zwód. Finalnie musiała być faulowana. Jest Ostrowska, która właśnie zagrywa do Oli Pastuszko i swoją słabszą prawą nogą uderza na bramkę. Skuadry Rosy, ależ jest wysoki pressing Xiomara. Jeżeli chodzi o tę mowę ciała, zrozumienie generalnie, o co chodzi w piłce nożnej. Tutaj nie ma barier i przede wszystkim nie ma granic. Środek, domi, 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 brawo! Ależ to się dobrze ogląda. Znowu to taki bardzo energetyczny, szybki mecz. Tak to należy rozumieć i określić.